Pielgrzymka biegowa Police Watykan 2014 zakończona. Biegacze pokonali 2,5 tysiąca kilometrów w 10 dni. Pielgrzymi do Polic wrócili we wtorek 29 kwietnia o godzinie 20. Głównym celem pielgrzymki było podziękowanie za pontyfikat świętego Jana Pawła II. Pielgrzymi z Polic biegli w intencji Klementynki Kowalskiej. W trakcie naszej pielgrzymki zbieraliśmy pieniążki na celu charytatywnym na leczenie Klementynki Kowalskiej, która czeka na przeszczep serca, ewentualnie na późniejsze jej leczenie. W trakcie pielgrzymki zebrano 6500 zł. Policzanie biegli przez Polskę, Czechy, Austrię i Włochy. Dystans pokonywali w sztafecie. Jeden biegacz i jeden rowerzysta. Zmieniali się co 2 godziny. Start ogólnie w Policach nam dawał możliwości na płaskim terenie biegania. Ale no, góry, Alpy na pewno już dały wszystkim w kość i dystanse, które były pokonywane w górach na przemian płasko, na przemian bardzo górzyście, no, każdy odczuwał już zmęczenie po drugiej dobie. Także tutaj jest na pewno duża wola, dużo wykorzystania energii i siły, no i w pewnych etapach na pewno dawało to jakąś siłę i wiarę, ale nie było lekko, ale dobiegliśmy. Pielgrzymów z Polic w najbardziej niebezpiecznych miejscach eskortowała policja. We Włoszech policjanci z pielgrzymami byli przez cały czas, dbali o ich bezpieczeństwo do samego końca. Powiedzenie, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu w przypadku pielgrzymów okazało się jak najbardziej trafne. Ich znaki, ich skróty oznaczeń dróg były no, ciężkie, bo drogi były wszystkie, jak to mówią, drogi prowadzą do Rzymu. No i tak faktycznie było. Co skrzyżowanie, Roma i na pewno tam były pomyłki po prostu z drogą, było trzeba nadrabiać parę kilometrów, ale no... Mocni sportowcy, daliśmy radę i po prostu trafialiśmy na odpowiednie drogi, które prowadziły do Watykanu. Na plac świętego Piotra pielgrzymi wbiegli w piątek 25 kwietnia o godzinie 11. 2 dni później wzięli udział we mszy kanonizacyjnej. Szacuje się, że na placu świętego Piotra przebywało około 1 000 000 osób.